Drogie siostry i drodzy bracia w Jezusie Chrystusie, za nami te wyjątkowe 3 dni świąt Bożego Narodzenia. Powoli trzeba wracać do szarej rzeczywistości, do podejmowania nowych wyzwań, do podejmowania nowych decyzji. Dlatego tak ważne jest to, co mówi nam dzisiaj Boże Słowo. A czytamy je zapisane w Księdze Jozuego w 24 rozdziale, 16 wierszu, a także w liście świętego Judy w 20 i 21 wierszu. Niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana. Wy umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym, zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Te fragmenty poniekąd zadają nam pytania. Pytania o to, czy te kilka dni świąt Bożego Narodzenia pobudziły nasze serca na nowo do wiary, do społeczności z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem, a także do miłości serdecznej, wzajemnej do naszego bliźniego. Bo może jest tak, że te dni świąteczne były tylko przystankiem na drodze naszego życia, przystankiem kilkoma dniami wolnymi od pracy, w których owszem wysililiśmy się na delikatny uśmiech, nawet przez moment zapomnieliśmy o urazach, które żywiliśmy do drugiego człowieka. Ale kiedy one przeminęły, te dni, wróciliśmy na utarte ścieżki naszych działań podszytych pychą, egoizmem, grzechem. Jozue pisze, niech nas Bóg od tego uchowa. Czyli wyruszajmy, a nowy rok jest takim dobrym momentem na to. Wyruszajmy od żłóbka ten świat z nowymi siłami, które daje nam nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Tak jak On zniżył się do nas i chce być z nami, tak my nie opuszczajmy Go, nie odchodźmy od Niego, ale z Nim podążajmy w ten świat, zachowując siebie samych w miłości Bożej i oczekując miłosierdzia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.